Bardzo się cieszę jako przewodniczący Rady Programowej Banking Forum, że cieszy się ona niesłabnącym powodzeniem. Dziś na sali zobaczyłem znacznie więcej osób niż w poprzednich edycjach. Myślę, że świadczy to o dojrzałości samej imprezy, no i również o jakości organizacji. Ta konferencja uzyskała już takie miejsce w wydarzeniach konferencyjnych w Polsce, że właściwie nie sposób nie wziąć udziału w Banking Forum. Osobiście uważam, że koncepcja pokazania łącznie sektora bankowego i ubezpieczeniowego bardzo się tu sprawdza, bo widać, jak wiele jest współzależności między tymi sektorami. Zresztą widać było dzisiaj, że wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja. Z wielką przyjemnością, jest to siódma impreza. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, jakie są sukcesy, jak to wygląda z każdym rokiem. Muszę powiedzieć, że w tym roku to chyba organizatorzy pobili wszystkie poprzednie rekordy. Nawet jeżeli chodzi o technologię, o technikę, to co tu widzimy, jest to pierwszej klasy światowe. Automatycznie to również świadczy o tym, na jakim poziomie jest ta cała konferencja, to forum. Jesteśmy bardzo zadowoleni z nagrody. Docenienie tego, że bank jest najbardziej innowacyjną instytucją w Polsce, jest sporą dla nas wyróżnieniem. Powiem krótko, zmieniliśmy nazwę z BreBank na mBank, również po to, żeby podkreślić swoją nową rolę i mobilność. No i po prostu jesteśmy, powiedziałbym, jedynym prawdziwie mobilnym bankiem w Polsce. Jesteśmy właśnie na wielkiej gali liderów świata bankowości. Bardzo zacna impreza i bliska mojemu sercu, bo sam jestem niespełnionym bankowcem. W związku z tym mam przyjemność wręczać nagrody tym, którym się w życiu w tym świecie finansów udało. Zresztą część osób, które tutaj spotkałem, znam z różnych okoliczności, nawet ze studiów kilka osób spotkałem, więc tym bardziej jest mi miło. A poza tym współpraca z firmą, która organizuje ze mną konferencję, zawsze jest udana, bo wiedzą, co robią.